Nadzieję, wie pan, przede wszystkim nadzieja to w ogóle zawsze umiera ostatnie. To jest, nadzieja to jest zawsze. Natomiast oczywiście coś z polską inteligencją w ogóle jest niedobrze. Może dlatego, że ona się za bardzo dała zawsze bez sensu zabijać w rozmaitych powstaniach, bo przecież jak sięgniemy, nie wiem, czy do Dmowskiego, tu cytowanego myśli nowoczesnego Polaka, czy do Piłsudskiego, czy do Brzozowskiego na przykład, czy do Wyspiańskiego, czy do Norwida, to właściwie jest potężnym nurtem w całym tym polskim myśleniu jest krytyka jakiejś takiej umysłowej ospałości, nieruchomości, nie wiem, Gombrowicza, do tego można, to nie wiem, w ogóle no mnóstwo można do tego to rozwinąć. Cały ogromny nurt ciągnący się od dziesięcioleci stwierdzania, że polskie warstwy wyższe, polskie warstwy intelektualne słabują na duchu i na umyśle, więc to nie jest być może nic tak nowego, ale na pewno doświadczenia II wojny światowej i ta straszna hekatomba warstw wyższych, która wtedy nastąpiła, też się na to nałożyły. A ja trochę piszę w książce, bezpośrednio odpowiadając na pańskie pytanie o przyczyny popularności, że tych przyczyn oczywiście nakłada się wiele, bo po pierwsze Michnikowszczyzna jest wygodna, bo zawsze zwolnienie się od myślenia jest wygodne. A ono polega na tym, że po prostu mówimy, są nasze autorytety i my je bezkrytycznie wielbimy i powtarzamy, co one mówią. Gazeta Wyborcza tak trochę funkcjonuje jako taki poradnik dla półinteligenta, jak udawać inteligenta pełnego. Co się nosi w danym momencie, na co się należy krzywić, na co się należy uśmiechać, kogo należy nie lubić, kogo należy lubić. To można tak wyczytać, prawda, jest to taki poradnik. I potem jak idziemy do biura, to już wiemy, jak się zachować w tym momencie i nikt nie zgadnie, że my nie jesteśmy prawdziwymi inteligentami. Ale na to się składa wiele rzeczy. Od takiego mechanizmu na przykład odreagowania PRL-u. To jest dość istotne, że z domu w PRL-u, który, no muszę powiedzieć dość słusznie, Jarosław Kaczyński zauważył, że był ustrojem hołoty dla hołoty. Oczywiście jak mówił o realnym socjalizmie, a nie o idei, to w tym PRL-u rzeczywiście szczuto hołotę i na przykład na inteligentów. I to jest taki silny kompleks, który widać w prześmiewczy sposób w filmach Barei na przykład. Zobaczymy, filmy Barei zawsze są oparte na schemacie, że jest przyzwoity człowiek, poza misiem, bo tam już nikogo nie ma porządnego. Jest miś. Przyzwoity człowiek, no, zapadający miś. No nie, no sam ten emigrant taki, którego sam Bareja zresztą gra. Ale generalnie jest przyzwoity człowiek prześladowany przez chamów. I to jest, prawda, czy tam, nie wiem, sketch Dudka o hydrauliku sławnym, prawda. To rzeczywiście było takie poczucie, że prześladowania, otoczenia prześladowania przez chamów, od chama hydraulika po chama prezesa, po chama dyrektora, prawda? I do tego się odwołano, tworząc taki salon szeroki, poczucie, my, inteligenci, no nie przypadkiem dzisiaj się tymi wykształciuchami tak rzuca Gazeta Wyborcza i pisze o ilustracji wykształciuchów, bo to jest, to trafia w pewne emocje. To się odwołuje do takiej emocji. My wyraźnie postanowili różnicy, granicy między nami, elitą, a tą resztą, tymi chamami, którzy nas tutaj prześladują. Ale też oczywiście na to się nakładają i sprawy no, zupełnie przyziemne. Wielu wpływowych ludzi nie chce, żeby im zaglądano w życiorysy, a już zwłaszcza w teczki. I przecież to tak można polecieć po geografii, jak się zobaczy po geografii wydziałów na przykład na wyższych uczelniach, jaki jest ich stosunek do rozmaitych haseł. Widać, gdzie są te wydziały, gdzie żeby wyjechać za granicę, żeby funkcjonować trzeba było wyjechać na granicę, a żeby wyjechać za granicę trzeba było coś podpisywać. To niekoniecznie oznacza, że ci ludzie są godnymi potępienia jakimiś kolaborantami, bo to nie zawsze się wiązało, ale powiedzmy, że większość z nich, jak ma wypełnić deklarację, to musi wypełnić deklarację, że podpisywała zobowiązania wyjazdowe, tak zwane. A inaczej to wygląda na wydziałach, które na przykład Wydział Historii, prawda? Na Uniwersytecie Warszawskim przeciwko uchwale się zbuntował Wydział Historii, bo Wydział Historii akurat najmniej był uzależniony od tych wyjazdów.
chociaż i tam oczywiście byli sławni konfidenci typu pana Garnickiego. To też jest istotna przyczyna. Kto kiedy zrobił habilitację na przykład? Jak się zaczyna takie pytania zadawać, to się straszna konfuzja okazuje, prawda? Bo byli ludzie sławni marcowi docenci mianowani zanim zrobili habilitację i tę habilitację musieli uzupełniać. Zbiera się wiele i też no, nie od rzeczy jest to, że to jest ten zachodni sztyt. Nam Polakom to jednak strasznie imponuje, że ta prawica to jest taka wsiurska, jakaś taka prowincjonalna, a tu jest jednak Europa. To jest fajnie, tęczowo, tolerancja, wszystkie te błyskotki z paryskich salonów, tu nobliści popierają i tak dalej. To na wielu ludzi oddziałuje. No. Więcej by pewnie tych przyczyn mógł wymienić, pewnie w książce jest więcej. Właśnie do tego piję. Do tej dzisiejszej sensacji, a zwłaszcza do komentarzy Marka Kondrata, Daniela Olbryskiego, tak, co mnie to obchodzi, to jakieś brudy. Ale i tak przyznawam, że to jest lepiej niż w wypadku hrabiego, bo chyba mu przysługuje taki tytuł Ronikera z tego trójka na piwnicę pod Baranami, gdzie ukazało się, to bodajże w Tygodniku Powszechnym, taki kuriozalny list z danego krytyka. Michale, kiedy się spotkamy na ulicy, udawajmy, że nic się nie stało.